Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Chest Simulatora i mamy wreszcie jakiś taki nowy event, co się dzisiaj pojawił. Troszkę zbugowany, a dlaczego to zaraz wam powiem, bo widzowie mi nawet mówi, że wszystko przed tym update'em było ok. Mamy jakiegoś nowego Huge Patriotic Dragona i jak zrobimy te trzy questy, czyli będziemy w grze przez 2 godziny, zniszczymy 500 fajerwerków i otworzymy 10 tysięcy jajek, to dostaniemy właśnie tego smoka. I mieliśmy coś takiego, że na start dostawaliśmy pakiet boostów mityczny na 2 godziny i to jajko jak będziemy w grze przez godzinę. Tylko, że ja byłem w tej grze przez godzinę i patrz, i zniknęło mi to i nie mogę odebrać tego jajka. Nie miałem, nic nie otworzyłem za to jajko, więc trochę tak dziwnie, że mi się to tak zbugowało. I miałem jeszcze takiego buga, że jak przechodziłem te wszystkie światy, to mogłem sobie na każdy świat po kolei wejść i za darmo odblokować. Tak jakbym miał kasę na każdy świat, pomimo tego, że kasy tu nawet nie zbierałem, więc mogłem sobie kupić wszystkie światy i wszystkie bronie na maksa. Więc nie wiem, co to był za bug. Możecie widzowie napisać, czy wy też mieliście takiego buga. A ja, żeby zdążyć zdobyć tego peta, co prawda mamy 87 godzin ponad na to do zdobycia, ale ja muszę 10 tysięcy jajek otworzyć, więc myślę, że będę sobie otwierał jajka z tego eventu, gdzie tutaj mamy 4 July event i tutaj będę mógł przy okazji niszczyć też te fajerwerki. Więc ja sobie trochę tych fajerwerek poniszczę i potem będę otwierał te jajeczka. Tutaj mamy takie epickie jajeczka, gdzie możemy trafić fajne pety i to jest chyba kolejny huge jakiś, więc ja zabieram się do farmienia fajerwerek i przy okazji tego questa. Dobra widzowie, zrobiłem sobie tego pierwszego questika na 500 fajerwerek, więc czas, aby otworzyć 10 tysięcy jajek na farmujące 15 tysięcy fajerwerek, więc myślę, że wszystkie pety tutaj otworzę. Te se pousuwam, tych, których nie mam i będę celował tylko w te duże, no i w tego 1 na 10 tysięcy. Chyba wystarczająco miejsce w ekwipunku mam. 205 miejsc. Otwórzmy sobie jeszcze te 5 jajek, bo trochę ich nazbierałem. Może coś fajnego trafię. 0,1% szansy jest. Epicki, zły elefant. 4%. To już jest dobry znak. Znowu elefant. I w ogóle mamy szczęście razy 5 i ja jeszcze mam potkę. Więc event plus potka i 3 słonie. Spoko. 4 słonie, widzowie. Co to za szczęście. Szkoda, że nic więcej nie dostałem lepszego. I w ogóle widzowie, w update logu jest napisane, że za niedługo będą klan i huge maszyna, więc tak trochę ta gierka w stronę pet simulatora idzie z tą huge maszyną, ale jest o wiele fajniejsza i przyjemniejsza do gry niż pet simulator, jak mam być szczery. Dobra. Nafarmione, w ogóle patrząc na topkę, to ludzie tu ładnie mają już tych fajerwerek zrobione, żeby być w top 100. Trzeba mieć prawie 4000 fajerwerek zniszczonych, a gracz z najlepszą ilością zniszczonych fajerwerek dostanie dodatkowego huge'a. No ale chyba mi to się nie uda. Ja mam nadzieję, że odzyskam to jajo i będę mógł sobie otworzyć. A teraz otwieram 10 tysięcy jajek i celuję tutaj w huge'a. Potki wszystkie, jakie miałem, to odpaliłem. Wszystkie kody użyłem, to widzowie, ja odpalam auto otwieranie i widzimy się, jak trafię coś fajnego, albo jak zrobię questa i jeszcze coś fajnego tu zdobyłem. Niestety nie, z prezenciku tylko gemy. No to otwieramy. 1 hour later. No i dobra widzowie, jestem po 6 godzinach otwierania tych jajek i mam wszystkie questy zrobione, chociaż ten pierwszy quest się coś tam pobugował znowu, bo miałem 0 na 2 godziny. Jak zresetowałem grę, to nagle się naprawiło, więc odbierzmy. I gratulacje, odebrałeś Huge Patriotic Dragona, więc zobaczmy go sobie. I mamy, widzowie, exclusive. I gdzie on jest? I jest tutaj. To jest ten Huge? Taki za duży nie jest, ale jest ładny, bardzo ładny. I jest już ich 7100 na świecie, więc udało mi się być w pierwszych 10 tysiącach. A jak widzicie, quest dalej na exclusive jajko jest, stoi na 60 minutach i się nie chce zaliczyć, więc nie wiem, czemu jest zbugowane. Ale jak patrzyłem, to ludzie mają bardzo często bugi z tymi godzinami też, więc jak widzowie macie też buga, to po prostu na pewno przesiedźcie 2 godziny w grze i wyjście i wejście i powinno wam się naprawić. Przynajmniej mi się tak naprawiło. Porobiłem też tutaj jakieś 2 kłościki przez noc, jak otwierałem te jajka. Tą legendę trafiłem. I właśnie z tych jajek trafiłem 4-5 epików. Ej, czemu tego epika mi tu nie pokazuje, jak go mam w ekwipunku? 1 na 10 tysięcy? Dziwne. To się teraz to zbugowało. Coś z tym update'em, bardzo dużo bugów jest, widzowie, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy też macie tyle bugów, co ja. Doświadczyłem wczoraj i dzisiaj. Oraz napiszcie, czy już też macie tego Huge Patriotic Dragona. O, nawet już jest 7200. O, to widzicie, byłem szybszy. Jeszcze 23 fajerwerki muszę zniszczyć, bo to jest fajne, że to się zalicza do tego questu sezonowego, że niszczę skrzynki. Czyli jak pewnie mamy autofarmę, to niszczy to jako te skrzynki.
Jeszcze 13 fajerwerek i chyba 5 poziomów zdobędę, bo 100 expa to jest chyba poziom. Czemu ja tu cały czas wykrzyknie, jakbym coś miał do zrobienia, ale to chyba jest po prostu tak. A można kupić więcej za 1500 robuxów, ale czy to potrzebne? Jeszcze 3 fajerwerki, 2, 1 i zaliczone. Level up 5 razy. Jakie mam nagrody? Sezon Egg, 2 jajo. Summer Guardian, exclusive. Dalej co mamy do odebrania? Coinsy, gemy na 1,5 minuty? A nie, 1,5 miliona gemów. 50 milionów i lucky na 5 minut. I za 5 expa będę miał kolejne 3 jaja. To widzowie, ja sobie zrobię tego questa na Craft Golden 5 Pets. I zobaczmy tego Summer Exclusive'a razy 780. Chyba nie jest jakiś taki dobry. No, 118,5 tysiąca już tego jest. Ale ja potwieram sobie jeszcze parę jajek, żeby zrobić tego questa na złote pety. I robimy zaraz kolejny opening 3 sezonowych jajek. No i dobra widzowie, robimy ostatniego peta na złotego ma... O, udało się za pierwszym razem, no wreszcie. I w ogóle mamy tu 10 milionów event, tutaj jest kolejny event. Tyle tych eventów jest, masakra. Dobra, zrobiliśmy kwestika, nagrody mamy tutaj. 8 poziom, czyli 2 levele dostałem. Nie, 1. A, bo już po 200 expa trzeba, okej. Okay. W ogóle na dole ile tych jajek jest? Ile kosztuje ten 350 robuxów? To ja się nad tym zastanowię i najwyżej w następnym odcinku to kupię. A teraz otwieramy 3 jajka. Tropical Paradox i 2 Summer Guardiany. Czy któryś jest lepszy? Ten jest lepszy, a te są takie średnie. Schowajmy sobie do banku. 6 ekskluzjów już mam. Jeszcze widzowie, chcę sprawdzić, czy w indeksie się zaliczają te exclusive pety właśnie. O, są Patriotic Penguin, czyli jak mnie nie było na jakimś evencie, to ja już tego nie mogę zdobyć. I ja mam fajny sposób, żeby pofarmić te zwykłe pety, poprzerabiać je na złote, rainbow i shiny i po prostu mieć je przygotowane tak jakby... O, 5 milionów trofii mam legendarny. I shiny. I właśnie potrzymać, żeby potem komuś dać do indeksu na przykład za tokeny albo za coś. Myślę, że to jest ciekawy sposób. Ile tu już jest tych huge'y? Minus 3. Huge Fury do minus 3. Ninja Kraken 32. Okej. Okay. Huge Cat 5000. Co tu mamy? Jeszcze nic więcej ciekawego niestety nie ma. Questiki dzisiaj wszystkie porobiłem. Ja jeszcze sobie dorobił na spokojnie resztę tych questów, aby zakończyć dzisiaj przynajmniej te dzienne. Bo zostało mi 6 godzin niecałe. A ja widzowie, dziękuję wam za oglądanie, napiszcie w komentarzu, czy wam te questy działają, patrzcie, ja mam dalej te 60 minut zbugowane, nie wiem co się dzieje i nie mogę się doczekać tych klanów i tej huge maszynki, więc jak coś to widzowie, piszcie, jak coś wiecie na temat tych klanów, jak to będzie wyglądało. No i życzę wam powodzenia w zdobywaniu huge Patriotic Dragona. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika i widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa.